Panie prezesie, jaka jest rola ubezpieczycieli w opiece zdrowotnej? Jaka może być rola, co powinniśmy zrobić, żeby ta rola była większa, żeby ten system był dla pacjenta przede wszystkim sprawniejszy? Moim zdaniem warto spojrzeć na to, czego oczekują Polacy i bardzo wyraźnie widać we wszystkich badaniach i też porównania Polski na tle, że jakość systemu opieki zdrowotnej w Polsce nie jest oceniana najwyżej. Polacy chcą lepszej opieki zdrowotnej, chcą szybszego dostępu do lekarza, do specjalisty, do procedur chirurgicznych i właśnie taka rola może być sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, czyli poprawy jakości ogólnej systemu. Ja definiuję to przez bardzo prosty parametr takiej pierwszej potrzeby, czyli poprawienia dostępności usług medycznych. Już dziś PZU jako ubezpieczyciel i też dostawca usług medycznych stara się spełnić te wyzwania. Do takiej podstawowej opieki medycznej oferujemy dostęp w ciągu 2 dni, do specjalistycznej w ciągu 5 dni i widać, że to jest dokładnie ta ścieżka, którą cały sektor może podążyć, to znaczy zapewnienie jakości. Tak? I wydaje mi się, że ta dyskusja przenosi problem opieki zdrowia zupełnie w inny wymiar. Nie mówimy już w tym momencie o zwiększeniu kontrybucji do systemu publicznego, o współpłatności w systemie publicznym. Po prostu część ludzi indywidualnie decyduje się na takie ubezpieczenia. Z drugiej strony widzimy też bardzo dużą potrzebę rynku pracy po prostu. Tak? Pracodawcy stawiają na to, żeby kadra, którą mają, była szczęśliwa, zadowolona, zdrowa i dlatego te ubezpieczenia cieszą się coraz większą popularnością jako dodatkowy benefit dla pracowników. I ja widzę tutaj ogromną rolę właśnie sektora ubezpieczeniowego, żeby podnosić jakość i dostępność całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.